Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na prezentację podkładki firmy Tesoro. Jest to podkładka Aegis, czyli podkładka miękka w rozmiarze X3, czyli przedostatni rozmiar. Potem mamy X4 największą. Bardzo gładka podkładka, stanowiąca przy okazji lekką hybrydę przez specjalną powierzchnię, gdzie też mamy dobrą kontrolę nad tym sensorem. Obszywane brzegi i komfortowe użytkowanie to jest fakt. Podkładka ma 4 mm grubości, 360 szerokości i 300 wysokości. Jest naprawdę jedną z fajniejszych podkładek, jakie miałem okazję testować. Już Wam ją pokazuję. Wspomnę, że Tesoro ma podkładki w 4 rozmiarach. Od najmniejszej X1 do X4, która jest jeszcze o połowę większa od tej. Podkładka w kolorach charakterystycznych dla firmy Tesoro. Mamy takie dwie maski, twarze. Bardzo fajny, obszywany brzeg, dzięki czemu ta podkładka nam się nie haczy, nie rozwarstwia. Dość dobra warstwa antypoślizgowa, chociaż nie rewelacyjna. Te podkładki Aegis mi się potrafią przesuwać w oblacie niestety, czego nie lubię. Natomiast jest to ich jedyny mankament. Same podkładki są bardzo dobre, współpracują dobrze i z laserówkami, i z optykami. Ponieważ powierzchnia jest jednolita i te kolory nie są jakieś jaskrawe, dlatego sensory dobrze pracują. Jak widzicie też mamy dobrą prędkość, ale jednocześnie też czujemy odrobinkę kontroli. A więc z moich obserwacji jest to powierzchnia typu hybrydowego, zapewniająca kompromis pomiędzy idealnym ślizgiem a kontrolą nad myszką. Jeśli szukacie podkładki dość dużej, grubej, to taki Aegis X3 kosztuje około 60 zł. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie prezentacji tej podkładki i zapraszam także na inne filmy. Pozdrawiam Was, cześć!